Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał YouTube Iwonna Teresa przedstawia uroczystość świętych archaniołów Michała, Gabriela, Rafała. 29 września. Czyta Iwonna Teresa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zwiastowanie Maryi. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Księga Tobiasza. Anioł Rafał ujawnia, kim jest. A kiedy skończyło się wesele, Tobiasz zawołał swego syna Tobiasza i powiedział do niego: dziecko, bacz, aby uiścić zapłatę człowiekowi, który wybrał się z tobą w drogę, i dołożyć mu coś jeszcze do zapłaty. A on mu odpowiedział: ojcze, jak wielką mam mu dać zapłatę? Nie poniosę szkody, jeśli dam mu połowę majątku, który przyniósł ze mną. On mnie przyprowadził w zdrowiu, żonę moją wyzwolił, srebro ze mną przywiózł, a ciebie uleczył. Jaką więc mam mu dać zapłatę? I rzekł mu Tobiasz: sprawiedliwą jest rzeczą, dziecko, żeby on wziął połowę wszystkiego, co miał przy sobie wracając. Poprosił więc go do siebie i rzekł: weź połowę wszystkiego, coś wracając miał przy sobie, jako swoją zapłatę, i idź do domu zdrów. Wtedy Rafał poprosił ich obu na bok i rzekł do nich: uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył, aby było uwielbione i wsławione Jego imię. Rozgłaszajcie wobec wszystkich ludzi słowa Boże, jak na to zasługują, i nie ociągajcie się z wyrażaniem Mu wdzięczności. Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest ujawniać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka. Lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością, aniżeli bogactwo pochodzące z nieprawości.
Lepiej jest dawać jałmużnę, aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna uwalnia od śmierci i oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ci, którzy dają jałmużnę, nasycą się życiem. Ci, którzy popełniają grzech i nieprawość, są wrogami własnej duszy. Odkryję przed wami całą prawdę, nie ukrywając niczego. Już was pouczyłem i powiedziałem. Piękną jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, ale godną wszelkiej pochwały ujawniać dzieła Boże. A teraz, gdy ty i Sara modliliście się, ja przypominałem wasze błagania przed majestatem pańskim. Tak samo, gdy chowałeś zmarłych, a kiedy nie wahałeś się wstawać i opuszczać swojego posiłku i iść, by pochować zmarłego, ja zostałem posłany, aby cię wypróbować. Równocześnie posłał mnie Bóg, aby uzdrowić ciebie i twoją synową Sarę. Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat pański. Na to przelękli się obaj, upadli na twarz przed nim i bali się bardzo. I powiedział do nich: przestańcie się lękać, pokój wam. Uwielbiajcie Boga po wszystkie wieki. Gdy byłem z wami, to nie byłem dzięki mojej życzliwości, lecz z woli Boga. Jego uwielbiajcie po wszystkie dni, Jemu śpiewajcie hymny. Patrzyliście, a ja nic nie jadłem, mieliście tylko widzenie. A teraz uwielbiajcie Pana na ziemi i dziękujcie Bogu. Oto ja wstępuję do tego, który mnie posłał. Opiszcie to wszystko, co was spotkało. I odszedł. Oni podnieśli się, ale żaden nie mógł już go zobaczyć. I wielbili Boga i śpiewali hymny i dziękowali mu za tak wielkie jego dzieła, że ukazał się im anioł Boży. Święty Michał, Archanioł. Michał, jeden z książąt przedniejszych, przyszedł na pomoc moją. Księga Daniela, rozdział 10, werset 13. Przygotowanie. Wśród duchów niebiańskich nie ma takiego, kto by go przewyższał, a może nawet mu dorównał. Pan Bóg wybrał go do pokonania pychy Lucyfera i strącenia z nieba tego zbuntowanego ducha. Toteż Kościół katolicki słusznie świętego Michała sobie obrał za patrona. Zastanawiając się nad wzniosłą, dobroczynną działalnością tego chwalebnego archanioła, miejmy do niego nabożeństwo i prośmy go, aby za życia i przy śmierci bronił nas przeciw zasadzkom szatańskim. Pierwsze. Żaden z duchów niebieskich nie przewyższa chwałą w niebie świętego Michała, a według świętego Bazylego i innych pisarzy nikt mu nie dorównywa w chwale. Zdanie to ma wielką za sobą powagę. Święty Michał bowiem został wybrany do pokonania pychy Lucyfera i wszystkich innych zbuntowanych aniołów i strącenia ich z nieba. Duszo moja, jeśli kochasz tego świętego archanioła, który tak ludzi miłuje, rozważ, jaką chwałą cieszy się on w niebie. Proś go, aby będąc patronem Kościoła Świętego, był również twym szczególnym orędownikiem przed Bogiem, który tak bardzo miłuje i cieszy się, widząc, że ludzie wielbią świętego Michała, który tak wiernie mu służy i tak żarliwie się stara o chwałę Bożą. We mszy świętej za duszę zmarłych Kościół Święty prosi: niechaj chorąży święty Michał, stawi je w światłości świętej. Uczeni, tłumacząc tę modlitwę, mówią, iż święty Michał ma zaszczytny obowiązek stawiania przed Panem Jezusem wszystkich dusz
które opuszczają to życie, będąc w łasce Bożej. Opiekuj się więc mną, mój święty Archaniele, i swą opieką spraw, aby ma dusza w chwili mej śmierci stanęła przed Jezusem, mym sędzią, przyozdobiona łaską Bożą. Drugie. Kościół Święty prosi też świętego Michała w imieniu wszystkich świętych w obronę, o obronę w godzinę śmierci od szatanów, abyśmy nie ulegli ich napaściom. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie. Żeby jednak mieć pewność tym większą obrony w tej straszliwej chwili rozstrzygającej o naszym zbawieniu, winniśmy odznaczać się szczególnym nabożeństwem do tego Księcia Niebios, często dziękować Trójcy Przenajświętszej za dary, łaski i przywileje Mu życzone, zawsze się polecać Jego opiece, a nade wszystko naśladować Jego cnoty, zwłaszcza pokorę, żarliwość o chwałę Bożą. O święty Archaniele, piekło ma wiele broni do walki ze mną w godzinie mej śmierci. Tą bronią są grzechy, którymi stara się pobudzić duszę do rozpaczy. Przygotowuje ono wielkie ataki pokus, by doprowadzić mnie wtedy do ponownego upadku. Ty, któryś pokonał szatanów i strącił ich z nieba, zwycięż ich, odpędź ode mnie w godzinę mej śmierci. Proszę Cię o to przez miłość tego Boga, który tak Cię kocha i którego tak bardzo miłujesz. Królowo nieba, Maryjo, poleć świętemu Michałowi, aby był przy mnie w godzinę mej śmierci. Boże, który w godny podziwu sposób aniołom i ludziom obowiązki wyznaczasz, spraw miłościwie, niechaj ci, co w niebie tron Twój otaczają, opiekują się mną na ziemi. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen. Święty Archaniele Michale, broń nas w walce przeciw zasadzkom złego ducha i przeciw wszystkim jego pokusom. Amen.